Witam. Jak ktoś oglądał filmik z mojej pierwszej koparki, nazwany zresztą pierwsza koparka, to zapowiadałem tam, że już nie będę kupował drugiej ramki. Chociaż muszę przyznać, że tamta ramka no nie była jakoś strasznie tania, ale nie była też bardzo droga, bo niektóre są faktycznie po 100 coś funtów i takie śmieszne pieniądze, że nie wiadomo za co tam się płaci właściwie. Natomiast jak na pierwszy raz to była bardzo dobra ramka. Ja bardzo cały czas koparka w niej chodzi, wszystko jest super elegancko, nic się nie dzieje, miejsce na dwa zasilacze, no super, super. Jak na pierwszą koparkę to była bardzo, bardzo dobra ramka. No ale jak człowiek wie już więcej trochę, to też nie będzie przepłacał, nie? Bo nie o to chodzi. W związku z czym postanowiłem zrobić samemu. No problem w UK tutaj jest taki, że takie kątowniki wszystkie, które tu widzicie, jak chce się kupić oddzielnie, to tak kosztuje po 7-8 funtów za tam kawałki 1,5 metra powiedzmy. Do tego trzeba kupić śrubki, do tego trzeba kupić, najlepiej by było o takie te na kąty, nie wiem jak to się nazywa, kątowniki? Nie, no takie, żeby złapać, żeby usztywnić trochę, nie? Powiedzmy, można i bez tego oczywiście, ale dla pewności to jest całkiem niezła sprawa. Jak to sobie zbierzemy do kupy, to tam wychodzi nam, kurde, no aż tak dokładnie nie liczyłem, no z 14 funtów, 15. No i koleś sprzedawał za 18, no jeszcze trzeba wszystko sobie wymierzyć, pociąć. Z tym cięciem w takich domkach bez garażu to też jest tak słabo. Mogę wam powiedzieć z doświadczenia. Kurwa, się trochę kurzy. No, a na dworzu też tak słabo tu robić, bo tu ciągle pada. Zwłaszcza o tej porze roku, no. No ciągle pada, no. Pada i wieje. Ciężka sprawa. No dobra, to w takim razie postanowiłem kupić za 18 funtów, tam koleś sprzedawał na eBayu. Link oczywiście będzie, nie? Jak zwykle. Także za 18 funtów i to tak na zdjęciach wyglądało tak nawet trochę słabo, tam sobie zobaczycie wszystko. Niemniej jednak muszę przyznać, że o ile, jak tu wam pokażę, o ile, no to widzicie? No nie jest to jakoś najgrubszy materiał. To po skręceniu dostajemy oczywiście wszystkie śrubki, bo może powiem co dostajemy. Dostajemy te wszystkie elementy. Prócz tego, ja też go dostałem, tak, ale to znaczy inaczej. Na zdjęciach tam przynajmniej z tego co się orientuję, z tego co pamiętam. Poprawię najwyżej, jeżeli się mylę, ale z tego co pamiętam, to jest bez tego elementu. On po prostu mi dał jeden za dużo, więc zrobiłem sobie tutaj takie dodatkowe usztywnienie. Bo śrubek jest sporo więcej. I tam reszta to już jest mniej więcej wyliczona, ale śrubek faktycznie jest sporo więcej. Taką dostajemy ramkę. I ta ramka, muszę przyznać, że po skręceniu to ona jest całkiem sztywna. I to nieźle ten. Mamy te nakąty, te wszystkie bajery, które możemy sobie pozakładać. Jak tam nam się podoba? Ja akurat sobie pozakładałem tak. I na dole oczywiście, na podstawie dałem wszystkie. I teraz tak, nóżek nie dostajemy niestety. To są wady ramki, może przejdźmy. Bo zalety, no to widzimy. Jest w miarę tania, jest w miarę sztywna. Ma dziurki. Od razu mogę powiedzieć, że po doświadczeniach z pierwszą ramką, gdzie tam były faktycznie miejsca na te śrubki, na te karty i tak dalej, ale te karty były za blisko siebie, ja to wszystko pozmieniałem, porozkładałem, zrobiłem szersze przeloty i wszystko zrobiłem na trytytki. Także po doświadczeniach z pierwszą ramką to ja w ogóle nie będę się dobawił w żadne śrubki oprócz, no wiadomo, tam płytę główną czy tam zasilacz. Ale tak jak przy kartach, tylko wszystko idzie na trytytki, nie? Trytytki rządzą. Także tutaj akurat są dziurki, można sobie połapać tymi trytytkami gdzie się chce. Bardzo fajna sprawa w sumie. Natomiast tak, nie dostajemy żadnych nóżek. No to jest wada tej ramki, bo zostaje na śrubkach. Jak komuś to nie przeszkadza, to nie ma problemu. Jak ktoś ma szafkę z drewnianą półką, to trochę rysuje. Ja po prostu wyszło tutaj akurat na plus moje zbieractwo, łowiectwo, gdzie zawsze jak rozkręcam jakieś tam, gdzieś coś wyrzucam, jakieś stare szafki albo stare jakieś rzeczy, to zawsze takie rzeczy jak śrubki, jakieś siłowniki, jakieś takie rzeczy, to sobie tam zbieram, bo to się może przydać. Z reguły się nie przydaje, ale proszę, ta-da, przydało się. I nóżki oczywiście, nóżki. No i ten. Wystarczyło, tak jak widzicie, ja wam pokażę tylko, tutaj na jedną śrubkę rozwiercić sobie te nóżki, żeby ta śrubka nam pasowała. To nic trudnego, wystarczy trochę użyć głowy, rozwiercić sobie tę dziurkę w środku i tą nóżkę normalnie przykleiłem na
dwustronną taśmę. Nic specjalnego, to jest od dołu, tego nie będzie widać, nie będziemy tego klepać. Także tak to wygląda. No i co można jeszcze powiedzieć o tej ramce? Jest spoko. Jest spoko. Jak zdążę złożyć koparkę w niej, a druga wada jeszcze chwila, zaraz powiem. Jak zdążę złożyć koparkę w niej, zanim wrzucę ten film, to oczywiście tam jakieś zdjęcia wrzucę z tej koparki, jak to wygląda. Tam nie będę się rozwodził. A jak nie, no to po prostu będzie tak, jak jest. Czyli z wad to tak brak nóżek, nie? To jest pierwsza wada, ale jest jeszcze druga, no faktycznie. Brak jakiejkolwiek podstawy tutaj, zupełnie o tym zapomniałem. Brak jakiejkolwiek podstawy tutaj na płytę główną. No to jest trochę problem. Jak to rozwiązać? Możemy to rozwiązać na dwa sposoby. Ja po prostu mam takie blaty, jak tu widzicie, ten czarny, bo to było biurko duże, a mam pośrodkowy blat, którego nie używam. Dotknę sobie go, po prostu tu wstawię i będzie płyta na drewnie. Płyta, zasilacz, przepraszam, będą na drewnie. Nie przeszkadza to, no. Zapali się, raczej nie zapali. Kiedyś będę miał obsesję na punkcie, że się zapali, to pomaluję sobie, to kupię farbę i pomaluję to farbą, anti-flame. Nie? Także ona tam trochę powstrzymuje. Widziałem na filmikach, nawet to nieźle daje. Ale to myślę, że nie. Natomiast jest jeszcze prostszy sposób, jak chcecie coś takiego sobie zrobić. A prostszy sposób polega na tym, wam powiem, ja tego nie zrobię, bo nie mam takiej obudowy. A nie mam tu nigdzie punktu takiego wysypiska gdzieś blisko za bardzo. Jak mieszkałem w poprzednim mieście, to miałem. A tutaj nie mam, żeby iść sobie na to wysypisko i to wziąć. Chodzi o obudowę starą, ATX-ową. Powiecie, o co chodzi. No bardzo proste, przecież każda obudowa ATX-owa ma przewidziane miejsce na płytę. I wystarczy wyciąć sobie bożkiem, tylko najpierw odmierzyć, żeby to poszło nam raczej na podstawę, bo jak wsadzicie w środek tutaj, to płyta może wam trochę tutaj haczyć podłączenia i tak dalej. Będziecie musieli wycinać, no to jest bez sensu. Więc najlepiej ją zmierzyć tak, żeby położyć ją na tych kantach, nie? Tutaj. I wtedy wycinacie sobie wszystko ładnie z obudowy, tylko ten fragment z mocowaniami do płyty głównej, z tymi śrubeczkami tam, nie? Kojarzycie? Absolutnie nie wiem, jak to się nazywa, nie pamiętam. I na to wystarczy to położyć, zrobić dziurki, przymocować do tych nawet trytytkami standardowo i ten, i to będzie działało bez problemu. I będziecie mieli wtedy jakby metalowe, nie? To też może większe bezpieczeństwo, no nie wiem. No to raczej się nie spali, no ale no tam, na pewności. Także to jest lepszy sposób moim zdaniem nawet, natomiast ja go nie zrobię, bo tu nie mam dostępu do takiej obudowy. No mam jedną obudowę, ale tam jest stary komputer, sąsiad wywalał, będzie filmik z tego, mam nadzieję, kiedyś zrobię w końcu. Sąsiad wywalał, mówię, sąsiad nie wywalaj i komputer leży i zobaczymy, co to jest kiedyś w końcu. Natomiast wracając do ramki, całkiem niezła, mająca właściwie dwie wady, jak ten. To ja wiem, że w Polsce to akurat nikomu najprawdopodobniej się nie przyda, bo to koleś tutaj wysyła z UK, ale być może gdzieś będziecie mieli podobne konstrukcje albo coś, to przynajmniej będziecie wiedzieli, na czym stoicie i na co powinniście zwracać uwagę. Czyli takie dla mnie wady to brak nóżek i brak podstawy na jakiejkolwiek podstawy, na cokolwiek. Bo jak widzieliście tą poprzednią ramkę, to ona miała przewidziane wszystko. Dwa zasilacze, płytę główną, dużą, małą, bezproblemowo. Tam po prostu był montaż i nic więcej. Easy. A tu musicie trochę pokombinować. No ale dlatego ona kosztuje 17 funtów, a nie tam 60 parę, nie? Także dla mnie to nie ma problemu, ja sobie pokombinuję. Opłacało się w sumie. Przy drugiej koparce to już nie narzekam. Przy pierwszej, nie wiem, czy bym się odważył, bo tak wolę zawsze trochę z doświadczenia. Jak pierwszy raz coś robię, to wolę najpierw zobaczyć dokładnie co i jak, a potem ewentualnie kombinować. Ale przy drugiej to już jak najbardziej. Natomiast jakbym poglądał sobie, że ktoś takie coś robi i wcześniej zwrócił na to uwagę, to być może nawet i przy pierwszej. Nie ma tu dużo rzeczy do robienia. No to tyle, bo przegadałem już trochę za dużo. Na temat zwykłej, taniej ramki
w sumie całkiem niezłej. Zrobionej całkiem z pomysłem, muszę przyznać. Wymiary są ok. A, podam wam wymiary może, bo zupełnie zapomniałem. No więc, jakbyście chcieli robić sobie sami taką. Ja myślę, że w Polsce będzie łatwiejszy dostęp do takich kątowników wszelkich i takich rzeczy. Także jakbyście chcieli robić sobie sami taką, ktoś tam, kto na przykład się bierze za kopanie, to wymiary i tak weźmie sobie sam, ale mniej więcej to mamy 70,5 cm długa jest, szeroka jest na 26 powiedzmy, a wysoka jest na 32 niecałe. No. 32 niecałe. I od góry do półeczki na karty jest 7,4 powiedzmy centymetra. Także tak to wygląda. To tyle. No jak widzicie, ramka już zaczyna wyglądać tak jak powinna. Powoli. Tutaj najważniejszy błąd tej ramki przy jej taniości, czyli brak podłogi, już został przeze mnie naprawiony. Ja sobie wykorzystałem środkową część, bo to było biurko łączone, to było biurko narożne, które ja rozłożyłem na dwa stoliki, bo nie było mi potrzebne. Więc została mi środkowa część, którą wykorzystałem sobie tutaj jako podłogę. Problem tylko był taki, że była troszkę, jak widać, za wąska, więc nie mogłem jej przymocować do dołu. Bo cała ta część by mi się zapadła i problem by był tutaj na wejściach. One by były za nisko i by był problem z podłączaniem czegokolwiek. Także przymocowałem sobie ją, jak widzicie, wyżej trochę, po bokach, na śruby. Nawiercone oczywiście wcześniej, że dziurki nawiercimy i dopiero śrubę, a nie próbujemy wkręcać na chama. Tutaj jedynie, o, trochę była za duża śruba i widać, nie wiem czy widać, o, i trochę nam się rozeszło, ale nic to, reszta jest ok. Może powiem jak zamontowałem płytę, zresztą będzie tam na zdjęciach też wszystko widać na końcu. Ja sobie użyłem takie plastiki, znalazłem kiedyś, to było w sprzętach RTV do trzymania różnych płyt, a także chyba, o ile dobrze pamiętam, w jakimś 486 gdzieś, i to mniej więcej z tych czasów. Także one przeleżały gdzieś, no, z grubo ponad 20 lat. Zbierać słowiectwo, ale się przydały w końcu. Miałem ich co prawda tylko 6, 7 miałem ich. Miałem ich 7, ale jedno się niestety przy wkręcaniu, bo to też było wkręcane, musiałem nawiercić dziurki. Przy wkręcaniu niestety się przekręciło, nie było zbyt mocne i się urwało. Także zostało 6, a brakujące 3 zrobiłem tak jak zwykła płyta jest na te podstawki pod śruby, tak? Czyli tutaj, tutaj, tutaj. To są podstawki pod śruby. No i tak to wygląda, ta ramka. Nie jest zła, jest dosyć stabilna. Cena nie była kosmosu, zasadniczo. Jakbym to miał wszystko kupować, te kątowniki i ciąć sobie samemu, to by wyszło podobnie. Tu oczywiście, o, już zasilacz poszedł na trytytki, jak widzicie, nie? Dziury są nawiercone. Słabo może będzie widać, ale no tutaj, na zdjęciach lepiej. Tutaj dziury są nawiercone, 4 i na trytyczki złapane, elegancko, sztywno, nic się nie dzieje. Także dalszego montażu już nie będę pokazywał, bo to jest bez sensu, będzie tylko kilka zdjęć. Dlaczego jest bez sensu? Bo reszta to już powinniście wiedzieć. To będzie po prostu trytytki, kurwa, wszędzie trytytki. Także generalnie, jak nie macie zapasu jakiegoś 80-100 trytytek gdzieś tam w domu pod ręką, to nie jesteście przygotowani do życia. Także tym miłym akcentem się żegnam i na razie.